Szansa, 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 szansa na sukces. Szansa, 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 szansa na sukces. Marek Sierocki, witam w programie Szansa na sukces, który w niedzielę jest jak rosół i schabowy, czyli po prostu obowiązkowy. Dziś poszukamy osoby, która powalczy o udział w przyszłorocznym koncercie debiutów w Opolu. W rolę jurorki wcieli się wokalistka i aktorka, która jak nikt potrafi grać na emocjach śpiewająco. Stanisława Celińska. Witam serdecznie. Towarzyszy jej kompozytor, aranżer i producent muzyczny, a także akordeonista, który przyłożył się do tego, aby płytę atramentową zamienić w podwójnie platynową. Maciej Muraszko. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie siódemkę odważnych, która w dzisiejszym odcinku podejmuje się interpretacji tych pięknych utworów. Pani Stanisławo, Maćku, witamy serdecznie w Szansie na sukces. To wasz debiut w tym programie. Czego się po nim spodziewacie? Ja jestem tak wzruszona, że ktoś chce śpiewać moje piosenki, że spodziewam się wszystkiego i w ogóle się cieszę, że to będzie miało swoje miejsce, tym bardziej, że oglądam Szansę na sukces. Bardzo dziękujemy. Maćku? Ja również się cieszę, że tutaj jestem z Państwem i będę mógł posłuchać innych interpretacji melodii, które napisałem. Dzisiaj jury wyśle kogoś do wielkiego finału, w którym powalczy o udział w festiwalu w Opolu, czyli w koncercie debiuty 2023. To będzie niełatwe zadanie, bo zaprosiliśmy do programu najbardziej utalentowanych ludzi w tym kraju. Chcecie się przekonać? Pora na kolejny występ. Przed nami Krzysztof Rydzelewski. Szansa, 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 szansa na sukces. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam serdecznie. Nie miałeś chyba daleko, żeby przyjechać do naszego studia? 20 kilometrów. No, to nie jest daleko. Nie jest. Bardzo oryginalny strój. Tak, tak. Zawsze staram się jednak prezentować się na scenie z wysokim poziomem. Wysokie C. No, tego wysokiego poziomu nauczyłeś się w szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Tak, ale i nie tylko. Nauczyłem się też z doświadczeń życiowych i z obserwacji kiedyś artystów, którzy kiedyś królowali na scenach i naprawdę wyjście artysty to było coś. Ty też jesteś muzykiem, który występuje na wyjątkowych koncertach, bo koncertach charytatywnych i dzięki temu dostałeś piękną nagrodę. Tak, wspieram osoby z czterokończynowym porażeniem mózgowym, osoby chore na stwardnienie rozsiane, osoby starsze, samotne, które no nie zawsze mają możliwość wyjścia z tego domu. No i występuję tak troszkę po różnych ośrodkach seniorów, czasem w domach kultury, jak zaproszą. Powiedz, jaka to nagroda za taką działalność? Wolontariusz roku. W 2017 roku otrzymałem. Gratulacje. Zagrałem 250 koncertów, naprawdę charytatywnie, bo uważam, że nie ma nic piękniejszego niż łza starszej osoby. To bardzo piękne, ale też masz na koncie występy zagraniczne, udział w festiwalach. Tak, tak. Mam srebrny medal z Włoch oraz San Remo. Ale tak, staram się, co robię, mogę, działam. Z kim do nas przyjechałaś? Ja przyjechałem z wybitną naprawdę postacią, z Anną, która z coachem wspiera ludzi, pomaga im. No i w ogóle jest cudowna, wspaniała. Anno, pozdrawiamy cię. Kogo jeszcze chciałbyś pozdrowić? Ja chciałbym pozdrowić moją kochaną mamę, moją babcię oraz mojego kolegę Dariusza Gajdę, dzięki któremu takie piękne są tworzone teksty. Pozdrawiamy ich gorąco, serdecznie. Pora, żebym wylosował piosenkę. Masz jakąś ulubioną piosenkę, pani Stanisławy? Ja w ogóle kocham panią Stasię za całokształt, za głos, za talent. A kiedy słucham jej utworów, to po prostu serce aż się po prostu raduje. I nie ma znaczenia, czy to jest pora, dzień czy noc, bo głos pani Stasi to jest po prostu skarb narodowy. Dziękuję bardzo. To ja idę wylosować utwór dla ciebie. Dobrze? Dobrze.
to numer 7. Wow, 7. Podobno szczęśliwa cyferka, co? Macieju. Recepta. Recepta. Dobrze? Bardzo dobrze. To obejrzyjmy, jak ten utwór śpiewa pani Stanisława. 3, 4. Chcesz być zdrowy? Staraj dołóż. Nie pij, nie jedz, nie cudowóż. Nie pożądaj, nie poglądaj. Kochaj bliźnich i tak dalej. No najlepiej nie żyj wcale. No najlepiej nie żyj wcale. Wrocław, 1994 rok, ogólnopolski przegląd piosenki aktorskiej. Przy fortepianie Piotr Rubik. Piotr był niesamowity. Oczywiście trzeba było potem reperować instrument, kiedy miałam próbę z nim w domu, bo rozwalał totalnie. Niemniej to były wydarzenia niesamowite. Ja na początku nie chciałam tam jeździć, bo robiłam ambitne monodramy, na przykład Księgę Hioba i tak dalej. I myślałam sobie, nie, może nie, ale w końcu wylądowałam tam i się bardzo cieszyłam, bo to były wielkie wydarzenia wtedy dla Wrocławia. Przychodziło bardzo dużo ludzi, niektórzy nawet wchodzili oknami, żeby nas poznać. To było niesamowite. I poza tym publiczność była też bardzo nas kochająca, także no, były to czasy cudowne. Bardzo je wspominam miło. To jeszcze jedno pytanie. Taśma profesjonalna czy z linią melodyczną? Oczywiście, że profesjonalna. Prosimy o taką taśmę. Krzysztof Rydzelewski, recepta. Pewien stary mormon miał skorzały hormon. Nie wiem, czemu miał skorzały, ale Boże obgorzały. Reszta w zgodzie z normą. Chcesz być zdrowy? Staraj dołóż. Nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie podglądaj. Kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale. A najlepiej nie żyj wcale. Pewien szczupły branin nie lubi witamin, bo faktycznie witamina to nie żarcie dla bramina, choć wegetarianin. Chcesz być zdrowy? Starań dąż. Nie pij, nie jedz, nie cudzołóż. Nie pożądaj, nie podglądaj. Kochaj bliźnich i tak dalej. A najlepiej nie żyj wcale. A najlepiej nie żyj wcale. Chcesz być zdrowy? Szansa, 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 szansa na sukces.